Proszę Państwa, spróbujmy wyliczyć kilka przykładów, gdzie będziemy zamieniać miarę łukową i stopniową kątów. Jest to łatwe, być może najprościej używać do tego proporcji, żeby nie musieć zapamiętywać wzoru. Byłoby to tutaj wręcz przerostem formy nad treścią. Zatem wyliczmy kilka przykładów, żeby zacząć nabierać wprawy. Aby nabrać tej wprawy więcej, oczywiście polecam przeliczenie paru przykładów samemu w domu. Zacznijmy od jakiegoś prostego kąta. 45 stopni. Ile to radianów? Inaczej, ile wynosi miara łukowa kąta o mierze stopniowej 45? No, wiemy, że kąt pełny, 360 stopni, to 2 pi radianów. Chcemy wiedzieć, jakiej mierze odpada kąt 45 stopni. Nieprzypadkowo narysowałem coś takiego, co się Państwu kojarzy z proporcją, bo właśnie oczywiście proporcji będziemy używać. Zatem miara łukowa kąta 45 stopni to 2 pi razy 45 stopni przez 360 stopni. 45 stopni, 360 stopni oczywiście się skraca. 45 to jest połowa 90, a 90 360 mieści się 4 razy. Zatem mamy tutaj 1 i 8. Zostaje nam zatem 2 pi przez 8, czyli pi czwartych. Okazuje się więc, że 45 stopni to pi czwartych radiana. I ja nie będę wyliczał, ile to jest pi czwartych dokładnie. Tak? Inżynier musiałby wiedzieć, że to jest około 0,8, 0,9. Matematykowi wystarczy pi czwartych. W takiej postaci będziemy to zostawiać. Weźmy sobie kąt troszkę bardziej skomplikowany. Może nie skomplikowany, ale większy po prostu. Większość kątów, z jakimi mamy do czynienia, przynajmniej w początkowej fazie nauki, to kąty ostre. To teraz weźmy coś rozwartego. Kąt 160 stopni. Ile to radianów? No 360 stopni to 2 pi radianów. 160 stopni jeszcze nie wiemy. Napiszmy znowu odpowiedni stosunek. Teraz już 2 pi razy 160 stopni przez 360 stopni. Tutaj nie jesteśmy w stanie skrócić aż tak jak poprzednio, ale to nie szkodzi. 160 stopni przez 360 stopni. Tu możemy skrócić przez 40. 160 przez 40 to jest 4. 360 przez 40 to jest 36 przez 4, czyli 9. Zatem mamy 2 razy 4, czyli 8 pi przez 9. Tak, inaczej 8 dziewiątych pi. Znowu nie będę pisał ułamka dziesiętnego. No widać, że jest to blisko pi. To nie jest zaskoczenie, bo pi to jest kąt półpełny, 180 stopni. 160 stopni jest bliskie 180. Zatem widzimy, jak łatwo można przeliczyć kąt w mierze stopniowej na kąt w mierze łukowej. Zróbmy teraz dwa przykłady w drugą stronę. Powiedzmy, że chcemy dowiedzieć się, ile to jest radianów, przepraszam, ile to jest stopni kąt, załóżmy, pi ósmych. Pi ósmych albo pi ósmych radiana, ile to stopni? No, wiemy, że 2 pi to jest 360 stopni. Tak? Oczywiście można by też pisać sobie zawsze, że pi to jest 180 stopni, jak kto woli, na jedno wychodzi. Pi ósmych, nie wiadomo ile, no ale zaraz będzie wiadomo. To jest oczywiście pi ósmych razy 360 stopni przez 2 pi. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak jak poprzednio stopnie nam się skracały, dostawaliśmy wartość bez żadnej jednostki. Tutaj stopnie nam zostaną jako jednostka. Mówiąc językiem fizyków, rachunek jednostek się zgadza, wyjdzie nam w stopniach. Pi się oczywiście skraca. 360 stopni możemy skrócić z ósemką. Tak? 360 przez 8 to jest tak, 90 to jest podzielone przez 4, jeszcze przez 2 to będzie 45. Zatem chodzi 45 przez 2, 22,5 stopnia. Zatem pi ósmych to jest 22,1 druga stopnia. 45 drugich, jeśli ktoś woli ułamek zwykły. Prosta sprawa. Weźmy teraz coś trudniejszego, odrobinę trudniejszego. Dotąd wszystkie kąty w mierze łukowej miały gdzieś ten czynnik pi. Była jakaś liczba wymierna razy pi. Pi ósmych, 2 pi, pi czwartych. Weźmy sobie teraz jakiś kąt, powiedzmy 2 radiany. Ile to stopni?
No, wiemy znowu, że 2 pi radianów to 360 stopni. Tak. 2 pi to jak wiadomo 6 z kawałkiem, niecałe 6,3. To ile to będzie 2? No, trochę mniej niż 1 trzecia tamtego, ale policzmy dokładnie. To będzie 2 razy 360 stopni przez 2 pi. Czyli to będzie 360 przez pi stopni. Znowu, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć mniej więcej ile to jest, no to to jest około 115 stopni, ale to nam nie będzie potrzebne. Możemy zostawić w tej postaci 360 przez pi stopnia. Tak, proszę Państwa, można, nawet nie ucząc się na pamięć żadnych wzorów, po prostu korzystając z prostych proporcji, zamieniać stopnie na radiany, radiany na stopnie i dzięki temu radzić sobie z jedną i drugą miarą kąta. Dziękuję bardzo.